To mój syn. Zawsze fascynowały go dziwne rzeczy. Uwielbiał różnego rodzaju szaleństwa. Ja naprawdę nie wiem, co go do tego podkusiło. Tym razem jednak było zupełnie inaczej. Edek wybrał się w podróż w nieznane. Robił to już wiele razy, ale zawsze zostawiał jakąś wiadomość. Tym razem można powiedzieć, że grał nam na nerwach. Zostawił swoją trasę wycieczki. Próbowaliśmy znaleźć jakieś punkty wspólne dotyczące tych miejsc. W zasadzie niewiele je łączy. Może fundusze europejskie? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest. Jednak już wkrótce to wszystko miało stać się jasne. Pierwsze z miejsc, które widniało na samym szczycie tablicy korkowej, to zamek w Pruszkowie. Pamiętam to miejsce z czasów mojej młodości. Bawiłem się tam z siostrą w rycerzy na koniach. Zastanawiałem się, skąd u licha wzięły się na tą inwestycję pieniądze. Nie od dawna wiadomo mi, że gmina Pruszków, leżąca w województwie opolskim, znajduje się nieopodal jednego z największych zbiorników wody podziemnej w południowej Polsce. Biblioteka poszerza zakres swoich usług, stwarza nową salę konferencyjną, kawiarenkę, mediotekę, a także powiększa swój księgozbiór. I co ciekawe, za tym wszystkim stoją te europejskie fundusze. Edek bawił się piłką na stadionie za domem. I wtedy mój syn powiedział słowa, które jeszcze na długie lata zapadną mi w pamięci. Tato, to ma sens.